środę 20 czerwca. Wita Państwa Marzena Machniak. Zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o tym, jak bezczelni kierowcy pojechali na komendę policji pod wpływem narkotyków oraz o tym, dlaczego przy ulicy Przemysłowej nie powstanie dom samotnej matki. Bezgraniczną bezczelnością wykazali się dwaj legniczanie, którzy stawili się na tak zwany dozór policyjny pod wpływem narkotyków, a co gorsze, przyjechali jako kierowcy. Do dyżurnego policji przy ulicy Stafa zgłosili się mężczyźni, którzy mieli obowiązek zameldowania się na tak zwany dozór. Najpierw 23-latek wzbudził ciekawość i uwagę obecnych tam policjantów. Zachowywał się bardzo nerwowo. Funkcjonariusze przypuścili, że może on przyjechał do komendy swoim samochodem i nie mylili się. Mężczyzna ten zaparkował kilka metrów dalej od budynku Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy ulicy Stafa 2 swój pojazd marki Volkswagen, wsiadł na miejsce kierowcy i odjechał w kierunku ulicy Wrocławskiej. Policjanci udali się za tym mężczyzną. Po zatrzymaniu okazało się, że był pod wpływem środków odurzających z grupy amfetamina. Zatrzymano jego prawo jazdy, odpowie przed sądem, grozi mu 2 lata pozbawienia wolności. Dosłownie 10 minut po tym przypadku na tę samą komendę na podpisanie dozoru policyjnego stawił się 32-latek. Również wzbudził ciekawość funkcjonariuszy. Mężczyzna ten wyszedł z budynku i wsiadł za kierownicę pojazdu marki Chrysler. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Mężczyzna ten znajdował się w stanie po użyciu środków odurzających z grupy amfetamina. Mężczyzna ten nie posiadał również przy sobie prawa jazdy, ponieważ zostało mu kilka miesięcy wcześniej zatrzymane właśnie z powodu jazdy pod wpływem narkotyków. Policjanci ostrzegają, po zażyciu środków odurzających kierujący jest w równie kiepskim stanie jak po alkoholu. Słabiej widzi, ta koncentracja jego jest obniżona. Pod wpływem narkotyków kierowcy mają też takie nerwowe zachowania. Oni nie są w ogóle skupieni na drodze. Czasami, kiedy funkcjonariusze kontrolują ich, oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Więc ten stan psychofizyczny ich w tym momencie jest bardzo, bardzo niski. Apelujemy do kierowców o rozsądek, ale też o ostrożność i obserwowanie innych użytkowników dróg. W razie zauważenia nienaturalnego zachowania zalecamy poinformować policję. Obok Legnickiej Noclegowni przy ulicy Przemysłowej miał powstać ośrodek dla samotnych matek. Plany pokrzyżował jednak bunkier, którego nie było na żadnych mapach i dom opieki nad matką i dzieckiem trzeba będzie zbudować w innej lokalizacji. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku o potrzebie budowy ośrodka dla samotnych matek z dziećmi mówiły władze miasta oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planujemy utworzenie większej jadalni. Na dzień dzisiejszy, tak jak kilkakrotnie wspominałem, codziennie wydajemy około 300 posiłków dla mieszkańców Legnicy w obiekcie na Przemysłowej. Jest tam bardzo mała stówka, co też się wiąże z takim dosyć dużym tłokiem. Inwestycja niestety nie będzie możliwa do zrealizowania ze względu na bunkier. Okazało się, że pod powierzchnią ziemi, co nie było zaznaczone na żadnych mapach, znajduje się duży murowany, no nie wiem, ala schron. W związku z tym koszty realizacji tego przedsięwzięcia znacznie przewyższają szacowaną naszą prognozę realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z tym dzisiaj przekazujemy środki i analizujemy sensowność realizacji tego przedsięwzięcia w tym miejscu. Pieniądze na ten cel zostaną wykorzystane na inne inwestycje. Miasto szuka teraz nowej lokalizacji dla domu opieki nad matką z dzieckiem. Na najbliższej sesji radni zdecydują w sprawie darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich uczniów legnickich szkół do 21 roku życia. To ważna inwestycja. W młodzież przekonują autorzy pomysłu Jarosław Rabczenko oraz Maciej Kupa i zachęcają pozostałych radnych do przyjęcia projektu uchwały. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie w sprawie darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich uczniów legnickich szkół do 21 roku życia. Projekt uchwały jeszcze w kwietniu złożyli radni Maciej Kupaj i Jarosław Rabczenko, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i poparciem pomysłu w mediach społecznościowych. A co o tym sądzi młodzież? To jest bardzo dobry pomysł. Sama jeżdżę autobusami i czasami to jest po prostu drogo. Nie musiałabym dużo płacić za bilet też. Miałabym też łatwiej, nie musiałabym płacić za mandaty, które mogę dostać. Uważam, że to jest na pewno bardzo dobry pomysł, dlatego jeżeli we Wrocławiu, w Lublinie jest to możliwe,
i bardzo ludzie tam są zadowoleni. Według mnie to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ teraz dużo osób jeździ właśnie do szkoły, tak jak niektórzy mają dalej, niektórzy mają bliżej i darmowa komunikacja będzie według mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, tak, bo przynajmniej nikt się do szkoły nie będzie spóźniał. Spotkania z rówieśnikami różne, nie wiem, jak ktoś będzie chciał jakieś dokumenty załatwić, to się bardzo przydaje. A gdyby komunikacja była darmowa, to byś częściej przyjeżdżała do centrum, korzystała z zajęć jakichś pozalekcyjnych, oferty kulturalnej miasta? Na pewno. Wtedy o wiele więcej bym mogła się przemieszczać po mieście, więc to na pewno by była taka możliwość. Dojeżdżałabym do miasta częściej, gdybym miała darmowo, gdybym nie musiała płacić za bilety. Radni przekonują, że takie rozwiązania przyjęły się w wielu miastach Polski, choćby w sąsiednim Lubinie, gdzie działa całkowicie darmowa komunikacja. Tłumaczą, że jest to istotna inwestycja w legnicką młodzież oraz wsparcie dla całych rodzin. Projekt ma wyrównać szanse w dostępie do zajęć pozaszkolnych i kultury dla młodzieży mieszkającej dalej od centrum. Czy wejdzie w życie? Wszystko zależy od tego, jak w poniedziałek zagłosują radni z innych klubów. Krzysztof Skiba z Bikcyca na Stacji Kultury w Legnicy. W czwartek o 17 będzie niecodzienna okazja spotkania z tym artystą i porozmawiania, ale tym razem o historii lat 80. Będzie można posłuchać o doświadczeniach Skiby w ówczesnych ruchach antykomunistycznych. W czwartek 21 czerwca o godzinie 17 rozpocznie się spotkanie z Krzysztofem Skibą, członkiem zespołu Bikcyc. Okazja na rozmowę z artystą będzie na Stacji Kultury na Legnickim Dworcu Kolejowym. On tutaj opowie o historii nie tylko Dolnego Śląska, ale o historii pomarańczowej alternatywy. Przyjedzie z książką Komisariat naszym domem, Pomarańczowa historia, którą wydał wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Skiba przypomni, że ta opozycja lat 80., ta opozycja antykomunistyczna, to też grupy oddolne. To nie tylko Solidarność czy Kościół, ale też takie grupy jak Pomarańczowa Alternatywa właśnie, czy Galeria Działań Manikalnych, czy Wolność i Pokój. Opowie też o tym, jaki to miało wpływ na historię. Przede wszystkim pamiętajmy, że Krasnoludki to też Dolny Śląsk, ale mamy też Legnickiego swojego kadecika, więc on o tych Krasnoludkach też opowie. Nie jest wykluczone, że Krzysztof Skiba nawiąże podczas spotkania do Legnickiej Żółtej Alternatywy. Może i nawiąże do tej historii sprzed dwóch miesięcy, w kwietniu, kiedy to stanął pomnik czystości narodu. On o tym dużo mówi, więc może też coś wspomni o Legnicy i o Kaczce. Spotkanie ze Skibą poprowadzi Piotr Pawłowicz. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wydarzenie potrwa około 1,5 godziny. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Tuż po serwisie informacyjnym zapraszam na prognozę pogody, a po niej na rozmowę z Jarosławem Rabczenko, którą w programie W Otwarte Karty poprowadzi Paweł Jantura. Głównym tematem spotkania będzie darmowa komunikacja miejska dotycząca legnickich uczniów. Ja żegnam się już z Państwem, życzę jeszcze miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.